Drodzy panowie, drodzy kandydaci na prawdziwych mężczyzn, mam bardzo, bardzo trudny do zrozumienia temat, który wydaje się, że jest prosty, ale postaram wam się go przedstawić w prosty sposób, co wcale nie znaczy, że on nie spowoduje trudności u was. Jeżeli wczoraj było idealnie, jeżeli wczoraj spotkałeś się ze swoją ukochaną kobietą, żoną, dziewczyną, sąsiadką, kochanką i było cudownie, a dzisiaj znów cię z nią spotkałeś, no bo na przykład poszliście wczoraj razem spać i dzisiaj się rano obudziliście, a jest inaczej. Wczoraj było cudownie, a dziś rano jest zupełnie inaczej. To znaczy, że nie dość, że kobieta zmienną jest, ale że nastąpiła zmiana. Jeżeli ty się nie zmieniłeś i wczoraj byłeś radosny, uśmiechnięty, zadowolony, szczęśliwy, kochający i dzisiaj jesteś również zadowolony, szczęśliwy, uśmiechnięty, kochający, natomiast jest inaczej. Jest inna atmosfera w domu, inna atmosfera na spotkaniu lub inna atmosfera niż wczoraj, to znaczy jedno. To znaczy, że nastąpiła zmiana. Zmiana czego? Zmiana myślenia. U kogo? Skoro nie u ciebie, to znaczy, że nastąpiła zmiana myślenia u twojej partnerki. A skoro nastąpiła zmiana myślenia u twojej partnerki, a ty u siebie nie zmieniłeś tego myślenia, no to jest jasne i oczywiste, że tak jak się wczoraj cudownie rozumieliście, jak cudownie przeżywaliście wspólnie to, co przeżywaliście, to dzisiaj również wspólnie możecie przeżywać nieporozumienie. Czemu? Bo ty nie zrozumiałeś, że kobieta ma prawo się zmienić. To znaczy, że ma prawo zmienić swoje myślenie. Co to znaczy? To znaczy jedną zasadniczą rzecz. Kobieta jest zmienną i zmienia swoje myślenie. Nie tylko na twój temat. Może się okazać, że ty w ogóle nie masz żadnego związku z problemem. Ty dopiero zaczniesz robić ten problem. Bo kobieta ma prawo dane jej przez naturę, bo kobieta ma więcej niż tylko rozum, kobieta ma więcej niż tylko inteligencję, kobieta ma również hormony i focha. Też.